Cześć, witamy w kolejnym odcinku księgowego Q&A Infaktu. Dzisiaj temat stosunkowo nowy, temat rozliczania kryptowalut, w tym bitcoinów. Hej Magda. Cześć. Jak wiesz, ja lubię do Ciebie przychodzić z różnymi tematami. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z tematem, który niezmiernie mnie ciekawi i takim stosunkowo młodym, myślę, jeżeli chodzi o kwestie księgowe. Jest to temat kryptowalut, w tym na przykład Bitcoin. Wiesz, tak byś mogła troszkę przybliżyć ten temat, tak? Na czym to ogólnie polega? No więc tak, z samych kryptowalut w tym momencie jest tam około kilkuset. Są rzeczywiście różne nazwy tych kryptowalut, czasami śmieszne. Pojawia się nam też jakiś tam Polcoin, jakiś Sherlock Coin i oczywiście jest też ten nasz Bitcoin, to jest taka pierwsza kryptowaluta. O co chodzi z tymi kryptowalutami, tak? No, co jest ważne tutaj, to nadzoru nad kryptowalutami nie ma ani żaden bank, ani żadna firma. Nie ma jakby jednego dystrybutora, jednej centralnej sieci, która sprawdza, nie wiem, poprawność transakcji. Stworzona jest szereg takich giełd kryptowalut, na których sprzedawane są te kryptowaluty. No, zwrócić trzeba uwagę na to, że i Komisja Nadzoru Finansowego, i Narodowy Bank Polski jakby wskazują, że można dokonywać obrotu kryptowalutami, nie jest to w żaden sposób sprzeczne z naszymi przepisami. Natomiast trzeba też ostrzegają, że trzeba mieć na uwadze pewne ryzyko, jakie się z tym wiąże, czyli na przykład to, że faktycznie nikt nad tym jakby nie czuwa z góry, tak? Nie wiadomo do końca, co się będzie działo na tej giełdzie, tak? Co tam się może wydarzyć, nikt nie ma nad tym jakiejś pieczy, także to też do końca może nie być takie bezpieczne, czasem można stracić dosyć duże środki finansowe, więc każdy, kto jakby wchodzi na tą giełdę, powinien mieć świadomość z ryzykiem, jakie się z tym wiąże, tak? No to z jednej strony to taki właśnie obszar gdzieś tam finansowy, natomiast jako, że tutaj specjalizujemy się w księgowości i w tym w tematach takich nowych, wiesz co, chciałam Cię dopytać, jak to właśnie od takiej strony księgowej, tak, wygląda kwestia podatku, tak, czyli wydobywam bądź zastanawiam się nad tym, czy wydobywać takie bitcoiny i powiedz proszę, jak tu wygląda kwestia opodatkowania? Więc tak jak już tutaj zaczęłaś mówić, że bitcoiny można wydobywać, można je też kupować, tak, na przykład na takiej giełdzie. Natomiast same te czynności, wydobywanie, zakup, posiadanie, to nie podlega opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega dopiero sprzedaż tych bitcoinów, więc dopiero wtedy na tym etapie mamy obowiązek wykazać w podatku dochodowym taką sprzedaż. Oczywiście jest to też nieobojętne z punktu widzenia podatku VAT. A powiedz proszę, czy można sprzedawać bitcoiny poza swoją działalnością gospodarczą? Tak, można. Sprzedaż bitcoinów to może być działalność w ramach naszej działalności gospodarczej, tak możemy w ten sposób funkcjonować, ale możemy też rozliczyć to jako przychody z praw majątkowych i działać poza działalnością gospodarczą. Wiesz co, wspomniałaś o tym, że ta sprzedaż też nie jest obojętna pod kątem podatku VAT. Powiedz proszę, jaka tutaj stawka obowiązuje, jeżeli chodzi o VAT? Na przestrzeni lat różnie to wyglądało. Nasze urzędy skarbowe dosyć długo podchodziły do sprawy w ten sposób, że mówiły, że to jest po prostu usługa elektroniczna i że powinna być opodatkowana stawką 23%, dlatego że to jest właśnie usługa elektroniczna. Ostatnio trochę pod wpływem tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, w pozostałych krajach, zaczęło się zmieniać stanowisko naszych urzędów skarbowych i w tym momencie już stoją na stanowisku, że tutaj mamy zwolnienie z VAT-u na podstawie artykułu 43 ust. 1 punkt 7. To jest to zwolnienie dotyczące walut po prostu. Wiesz co, wspomniałaś też o podatku dochodowym. Przyznam, że od razu tak mi przyszło na myśl, jeżeli chodzi o PIT, to na jakim formularzu rozliczamy sprzedaż bitcoinów? Jeżeli robisz to w działalności gospodarczej, no to w zależności od tego, czy masz podatek liniowy, czy zasady ogólne, to PIT 36 albo PIT 36. Przy ryczałcie nie można tego zrobić, więc jeżeli chciałabyś się zajmować sprzedażą bitcoinów w ramach działalności, a jesteś na ryczałcie, no to niestety ryczałt tu będzie wykluczony, więc trzeba będzie zmienić zasady opodatkowania. Jeżeli robisz to poza działalnością gospodarczą, no to na PIT 36. Przybliżyła się temat opodatkowania, też wspomniałaś o podatku VAT. Powiedz proszę, na co jeszcze zwrócić uwagę, sprzedając bitcoiny czy inne kryptowaluty w ramach działalności gospodarczej? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że może być tutaj problem zarówno z pozyskaniem faktury, jeżeli kupujemy takie bitcoiny, jak i z tym, na rzecz kogo mamy wystawić fakturę przy ich sprzedaży. Dlatego, że specyfiką w ogóle tych kryptowalut jest to i obrotu kryptowalutami jest to, że generalnie obydwie strony takich transakcji działają anonimowo.
Więc nie wiemy tak naprawdę na rzecz kogo dokonujemy takiej sprzedaży i nie wiemy od kogo kupujemy te kryptowaluty. Dlatego też bardzo wiele osób tutaj wypowiadających się na temat rozliczania bitcoinów stoi na stanowisku, że w takim wypadku powinniśmy rozliczać to po prostu na podstawie dowodów wewnętrznych wystawionych na podstawie potwierdzeń dokonanych transakcji. Że to będzie najprostszy sposób. Bardzo przydatna rada. Wiesz co, mam takie wrażenie i powiedz proszę, czy się z tym zgodzisz, że jak o tym opowiadasz, to tak naprawdę kluczowe jest śledzenie informacji na temat bitcoinów i kryptowalut i też przepisów, tak? I kwestii księgowych, co się zmienia, tak? Żeby być na bieżąco i tak naprawdę na to reagować. Dokładnie tak. Bardzo dużo dzieje się w Unii Europejskiej, jakby kolejne państwa zastanawiały się, jak do tego podejść. Pojawiały się w ogóle pytania, czy przypadkiem to nie powinna być traktowane jak taka legalna waluta. Tym bardziej, że właściwie w tym momencie popularny jest na przykład, nie wiem, zapłata, już są kawiarnie, gdzie można zapłacić bitcoinami, tak? I tego typu rzeczy się pojawiają. Można za realne produkty czy też usługi płacić takimi bitcoinami. Więc państwa też zmieniają swój stosunek do kryptowalut. I tak jak mówiłam, u nas urzędy skarbowe też trochę zmieniły swój stosunek. Kiedyś traktowały obrót kryptowalutami jak sprzedaż usługi elektronicznej. Teraz podchodzą do tego inaczej, już traktują to rzeczywiście jako jakiś środek finansowy, także mamy to zwolnienie z VAT-u. Więc być może jeszcze ten temat będzie ewoluował. Na pewno to nie jest to, co się dzieje w tym momencie, to nie jest coś, co będzie zawsze, tak? W tym momencie mamy akurat takie wytyczne i takie informacje od urzędów skarbowych, że w ten sposób należy postąpić. Być może warto tutaj też wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, a nie może znaleźć nigdzie odpowiedzi. Wtedy będzie wiedział dokładnie, w jaki sposób postąpić w swojej działalności, czy może na przykład robić to rzeczywiście poza działalnością, jak to zrobić. Dokładne wytyczne na pewno wtedy też uzyska, więc być może warto też z takim wnioskiem wystąpić. Będziemy to monitorować na bieżąco i oczywiście. W razie potrzeby będziemy reagować jak zwykle. Jasne, jeżeli coś się zmieni, to na pewno też będziemy o tym wiedzieć, dlatego że mamy też przedsiębiorców, tak, znamy przedsiębiorców, którzy rozliczają takie bitcoiny. Jesteśmy żywo zainteresowani tym, żeby ułatwiać im rozliczenie tych bitcoinów w działalności gospodarczej. Więc oczywiście z naszej strony temat śledzimy i na pewno pojawią się, jak się pojawią nowe informacje, na pewno czy też na naszych blogach będziemy o tym pisać, czy może kolejny odcinek zrobimy w tym zakresie. Jasne. Magda, jak zwykle bardzo Ci dziękuję za kompleksowe info. Dziękuję. Dziękujemy. Jak widać, temat i młody, i sporo pytań, także tym bardziej zachęcamy do pozostawiania pytań i komentarzy. Postaramy się oczywiście jak zwykle pomóc, a tymczasem zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Dziękujemy i do zobaczenia.